oczywiście znany, ósemka w sprayu. Nawet w Łodzi sprayu. Także z kancelarii miałam telefon ode mnie, od mojej pani kierownik, czy nasza dzielnica nie zrobiłaby takiej prezentacji, także nie tam wewnątrz, tylko taką na zewnątrz, taką większą prezentację. Także moglibyśmy się bardziej zapromować odnośnie tego naszego konkursu graffiti. No i my na to, że tak powiem, wstępnie powiedzieliśmy, że okej, i teraz przygotowujemy materiały do tej prezentacji takiej na zewnątrz. Natomiast to, co pan przewodniczący mówi, to prezentacja nasza jako dzielnicy, no to będzie normalne stoisko, tak jak zawsze. Natomiast będzie taka na zewnątrz, w holu, czy tam na korytarzu, taka prezentacja tego naszego konkursu graffiti. Mamy już trochę pomysłów, poza zdjęciami, różnego rodzaju przedrukami tutaj już jest jeden wydruk, a zero jednego muralu. Jeszcze proponujemy takie rzeczy jak wydzielenie jakiejś powierzchni, gdzie na żywo będzie można coś pomalować. Zaprosimy ludzi z Siemaga, a konkretnie Wojciecha Dery, który nam pomagał przy organizacji tego konkursu. Na dodatek jest jeszcze pomysł, żeby w czasie tej prezentacji, ponieważ będziemy mieć jakąś trochę więcej miejsca, zaproszenie zespołu Street Dance, czyli hip-hopowego, bo mam już taki zespół dzieci, które tańczą fajnie z ruczaju. Gdzie zaprezentują, czy w środku zobaczymy, czy na zewnątrz magistratu taki pokaz tańca będzie gdzieś przez około godzinę, to znaczy wiadomo, że z przerwami jakimiś. No i będzie to taka prezentacja bardziej, jak się mówi, interaktywna, przynajmniej tak musimy, żeby to zrobić, bo temat jest w sumie dosyć taki plastyczny i myślę, że jak najbardziej na czasie. Także bardzo się cieszę, że to zostało dostrzeżone, zresztą no, temu służyło, żeby po prostu ten problem był bardziej zauważony. Jak mamy możliwość promowania dzielnicy? Proszę Państwa, czekamy na pomysł. Może Państwo radni mają oczywiście wystrój. Nie mówię o pomocy. Łukasz, pan Waldek, pan Krzysztof i pan Dobry. Ja chciałem się ustosunkować do uchwały Rady Miasta odnośnie opłaty za odpady. Uchwała Rady Miasta tak jest sformułowana, że obciąża odpowiedzialnością zbiorową mieszkańców w lokach wielorodzinnych. Wynika to z tego, że jak się zadeklaruje zbiórkę selektywną i przy 60 lokalach dwie czy trzy osoby zakładają, że taka będzie procent, czy wielki, przestanie budować tą zbiórkę, to opłaty wzrosną dosyć wysoko. Zbiórka ramiona, która jest nieokreślona w żadnym zapisie. I czy Państwo prawo nasze zezwala na stosowanie uchwały na przykład odpowiedzialności zbiorowej? Bo to jest odpowiedzialność zbiorowa i zbiorowo wszyscy są karani. Ponieważ nie jesteśmy w stanie sformułować ustawy, uchwały na ten temat, wysłać do Rady Miasta, proponował, żeby taką uchwałę podjął zarząd na swoim posiedzeniu, opisując po prostu nasze uwagi. Z upoważnieniem. Ale nie mamy takiego upoważnienia do podjęcia do prezydenta i do Rady Miasta. Czy też będzie głos w dyskusji, nie? Bo już niektóre komisje też będą poruszyły. A jeszcze, gdzie byś dostał tych i jeszcze jedno, skąd wyszły koszty tak wielkich opłat? No, na dzień dzisiejszy biorąc swój przykład. Ja płacę 9 zł za osobę przy wywozie 2 razy w tygodniu śmieci z tego samego miejsca, bo w wyliczeniu w deklaracji wychodzi mi 57 zł za osobę, których nie ma jeszcze kosztów ukrytych, typu wynajem pojemników, transport, mycie. Te koszty są u mnie. Skąd te koszty im wyszły? Na jakiej podstawie? Skoro na dzień dzisiejszy firmy zajmujące się wywozem śmieci zarabiają na to, mimo takich małych opłat. A tu wychodzi 400 zł. To zarząd konsultowałem, to pisał właśnie przewodniczący komisji do
innowacji takiej. No to komisja się może, nie komisja może. Pan przysłał może mailem te swoje uwagi, żeby będzie łatwiej pismo sporządzić. W związku z tym, że ta sprawa mnie też interesuje i od początku jak przyjeździłem dyskusję prawną nad znalezieniem najbardziej sprawiedliwych rozwiązań, to chciałem powiedzieć, że po pierwsze to, co powiedziałeś Bartku, oczywiście można krytykować, że rzeczywiście we wspólnotach spółdzielnych będzie problem, prawda? Natomiast pytanie, czy jest w ogóle jakaś inna alternatywa? Przynajmniej ja takiej alternatywy nie widzę, prawda? No bo oczywiście mogą mieszkańcy płacić za śmieci nieposegregowane więcej. Mogą, ale jeżeli większość mieszkańców załóżmy na dzień dzisiejszy złoży deklarację, chce segregować śmieci. To ja robię takie pismo, tam w środę otrzymałem. Czy wspólnota tworzyła deklarację o segregacji śmieci w podpisie mieszkańców wspólnoty? Jedna osoba się podpisała, to nie istotne. I załóżmy, że większość przy referendum zgłosi, że chce segregować. I co? Dwie osoby nie posegreguje, pozostałe ponoszą koszty. No. Niestety, jest to druga sprawa. Lokalne, które są wynajmowane, mieszkają osoby już od trzecie, niezabudowane. Nikt nie obliguje do segregowania. Studenci, nie studenci, czy zwykłe. Bo właściwie zapłaci za jedną, czy za dwie osoby, to mieszka pięć. Kontynuując, bardzo mnie cieszy bardzo twoje zainteresowanie tym tematem, tylko niestety obawiam się, że w chwili obecnej jest za późno, ponieważ już została podjęta uchwała Rady Miasta w tej sprawie. Może nie było informacji. Nie, przepraszam cię bardzo. Tu się z tobą nie zgodzę. Dyskusja trwała co najmniej pół roku, prawda? I wiele artykułów chociażby prasowych na ten temat. Rozumiem, że jesteś zbulwersowany faktem, że będzie musiał płacić więcej i rzeczywiście praktycznie każdy będzie płacił więcej. Więc w części przypadku będzie to mniejsza, w części będzie wyższa. Proszę Maciej do końca. Tak, kończą. Natomiast czy się nam podoba, czy nie, są przepisy unijne dotyczące śmieci. Coraz mniej śmieci trafia na wysypiska. W związku z tym trzeba zachęcać ludzi do tego, aby śmieci były segregowane. Jedyną metodą skuteczną jest prejudyczne, że tak wyrażę się na to. Dlaczego odpowiedzialna jest biorowa? To już na tym temacie. Kolejna sprawa. W związku z tym podwyżka jest spowodowana faktem, że w chwili obecnej są osoby nieuczciwe, które albo wywożą do lasu, albo palą piecu. Rozumie się, że 20 czy 30%, bo się są szacunki, ile przeciętnie mieszkańcy kupuje śmieci. MPO, ile śmieci trafia na wysypisko, mniej więcej 20 czy 30% śmieci właśnie znika, jak się tak wyraża. To po pierwsze. Teraz jest jeszcze kolejna sprawa, o której trzeba moim zdaniem teraz powiedzieć, bo mówisz o tych kwotach. Te kwoty są w chwili obecnej. Przetargi dopiero będą ogłaszane. Jest obietnica ze strony rady, że jeżeli, tak jak w innych miastach, w wyniku przetargu ceny wyjdą niższe niż teraz się szacuje, te kwoty ulegną obniżeniu. To jest kolejna sprawa. I ostatnia sprawa. Podwyżka też wynika z innego faktu. Dotychczas za akcje typu wystawka, odbieranie dzwonu płaciło miasto. Teraz te kwoty, te koszty zostaną przeniesione na mieszkańców. Czyli tych 57 zł twoich będziesz też płacił na przykład, mam nadzieję, że wróci akcja wystawka. Panie Macieju, dziękuję bardzo Sławek i Tomek. Ja udaję się bardzo dziękuję. A podatek za mieszkania i w tym był właśnie sprawca, że jest to prawdą, że płacili. Kolejność zgłoszeń. Sławek i Tomek. Maciej, ja chciałbym tutaj zauważyć jedną sprawę, że osoby, które nielegalnie wysypują śmieci, obawiają się, że tego problemu nie dlatego, że osoby, które wpłacą, będą śmieci i segregują, no niestety teraz zostały obarczone wyższymi kosztami. To dotyczy wszystkich mieszkańców. W domach jednorodzinnych, jak i po prostu w budynkach wielorodzinnych. Przedtem była przynajmniej jakaś po prostu konkurencja. To była jakaś oferta firmy wywozowej. Tak, cena decydowała. W chwili obecnej niestety zostaliśmy zmuszeni do jednego worka.
A jeżeli chodzi o te nielegalne wysypiska, to tak samo w moim rejonie też były pisma, że są, że jest matka nawet takich i nic się w tym temacie nie dzieje. Jest po prostu opieszałość służb, które jest odpowiedzialne za przestrzeganie tego prawa. Także tutaj w tym temacie obawiam się, że to jest szkodą dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz, szanowni Państwo, ja tutaj powiem szczerze, ja mam oczywiście ważny i istotny, natomiast osobiście uważam, że dyskutujemy o nim albo za późno, albo za wcześnie. Za późno ze względu na fakt, że uchwała została podjęta. Była moim zdaniem pora na to, abyśmy podjęli taką uchwałę kierunkową, wyrażającą naszą zgodę. Albo też za wcześnie, tak jak chociażby usunięcie uchwały o funkcjonowaniu komunikacji. No bo na razie do końca nie wiemy, jak to będzie, czekamy na rozstrzygnięcia i byśmy proponuję, abyśmy taką uchwałę i dyskusję, a potem ewentualnie uchwałę podjęli po upływie pewnego czasu. I to jest jedna rzecz. Dlatego jestem przeciwny wysyłaniu w tym momencie jakiegoś pisma w tej sprawie z naszej strony. Teraz to moim zdaniem nie ta pora. To jest jedna rzecz. Druga. Ja również nie chcę płacić więcej, to naturalna sprawa, każdy, a bardziej nie chcę płacić dużo więcej jako osoba prywatna. Jako radny też nie chcę, żeby mieszkańcy płacili więcej. Natomiast no, chciałbym, abyśmy w tym naszym stanowisku powiedzieli nie tylko, kiedy do tego stanowiska dojdzie, powiedzieli nie tylko, że ten obecny podział jest zły, ale zaproponowali, jak podział będzie najlepszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, podsumowując tą dyskusję odnośnie śmieci. Propozycja zarządu jest taka, żeby to ma jakieś uwagi do poniedziałku przekazanej do Rady Dzielnicy, ponieważ zarząd w przyszłym tygodniu takiej informacji nie będzie obradował do wielu wtorek. Także czekamy na jakieś sugestie i uwagi z Państwa. Mamy wypiek na to, żeby pan, ktoś ma jakieś uwagi do naszej dyskusji. Krzysztof Gacek i pan Bogdanczak. Okay. Ja tylko tak krótko informacyjnie zapraszam w imieniu klubu sportowego Podwawelski na Puchar Świata w rowerze akrobatycznym. Zawody odbywają się na Kolnie, więc jakby też partnerem tej imprezy przeznaczyliśmy na to 0 zł, także, a jesteśmy partnerem. No, zawody Puchar Światowego, więc taka impreza u nas się nie zdarzy w tym roku prawdopodobnie. Także kto z Państwa radnych chce... Czyli najbliższy weekend. No, Europy, tak, ale świata nie wiem. Najbliższy weekend o 17:00 i Kolna są zaproszenia. Do Adrybia. Ale to jest... Sobota, czy nie? Sobota. Sobota o 17:00. Cześć, witam Maciej. Do widzenia. Dobrze, pan Bogdanczak. Proszę Państwa, informacje. Pan przewodniczący słabo dzisiaj widzi, więc go muszę wynęczyć, jak troszeczkę lepiej. Długopisy, rączkę. I proszę o uwagę i notować sobie. Kolejna sesja, czyli 40 na już 15 maja, godzina 18. Sesja. Kolejna 15 maja, godzina 18. Posiedzenia Komisji Infrastruktury 29 kwietnia. Było 13 maja, 27 maja, godzina 17:30. 29 kwietnia, 13 maja, 27 maja, godzina 17:30. Komisja Edukacji 8 maja, godzina 18:30. Komisja Praworządności 13 maja, godzina 18:30. Komisja Planowania Przestrzennego Budownictwa 9 maja, godzina 18:00. Komisja Informacji 6 maja, godzina 17:00. Komisja Polityki Społecznej 6 maja, godzina 17:30. Komisja Innowacji 13 maja, godzina 18:00. Komisja Kultury 29 kwietnia, godzina 18:30. Komisja Terenów Zielonych, panie przewodniczący? Kiedy to? Terwin. No to dzień przed sesją, tak jak teraz? Dzień przed sesją 14, 18:30 na przykład? Będzie to zaraz. Tak? Dobra, czyli 14. Komisja Terenów Zielonych 14 maja, godzina? 18.
18.30. Teraz tak, proszę Państwa, dyżury radny na miesiąc maj. 6, 13, 20, 27. Jeśli ktoś chce albo w innym terminie, to proszę do zgłoszenia do biura. Czyli chętnie do pani Beatki. 6, 13, 20, 27 maj. Teraz tak. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krakowa, za rok 2012 jest dostępny w biurze rady, jeśli by ktoś chciał sobie sprawdzić. Sprawozdanie z planu finansowo-rzeczowego za pierwszy kwartał 2013 Państwo dostaliście do zapoznania się. O gazetkach macie już mówił, więc to tyle z informacji. Aczkolwiek jeszcze pana poddałem, bym poprosił o informację bieżącą. Proszę Państwa, to co wiem na dzień dzisiejszy, działu współpracy z dzielnicami, jeśli chodzi o ZIKI, nie będzie. Będzie to inaczej wyglądać. Jak do końca na razie nie wiedzą. Za pół roku. Jedna istotna zmiana, już pan Migdał nie jest dyrektorem do spraw technicznych, tylko jest koordynatorem do spraw inwestycji strategicznych. Natomiast dyrektorem tego pionu, czyli do spraw technicznych, będzie pan Cebula. Natomiast od spraw takich dzielnicowych ogólnie, ale jak to tam, jacy pracownicy, jest pani kierownikiem, jest pani Mamuszka. Natomiast od spraw przygotowania inwestycji jest pan Darek Król. To, co mi się na dzień dzisiejszy udało dowiedzieć, natomiast nie staram się więcej, bo mówię bez sensu, bo może się okazać, że za tydzień będzie coś innego. Także myślę, że na razie nie ma co, tylko na bieżąco w miarę potrzeb nam informacji. To, co Dominik wspomniał, przekazałem mi tą informację. Mają dwie panie zajmować się, jedna terenami zielonymi, druga ogródkami. Mają przyjść w poniedzieli, zapoznać się i wtedy będą się z nami kontaktować. I będzie to spotkanie najpewniej na przyszły tydzień, po co, że tak prosiłem, jak do mnie przekazał. Jest to potrzebne, żebyśmy sobie po pierwsze spisali notatkę, żeby mogły te panie przystąpić do przetargu, prawda? Druga sprawa oświetlenia. Jak idzie przetarg, chciałem się dowiedzieć, Darek Dąbrowski jest na zwolnieniu lekarskim, ma być jutro, więc myślę, że tą informację uzyskam jutro. Jeśli chodzi o środki na remonty, to zostały uruchomione te 552 tysiące, które mamy, że tak powiem, na remontach. Jest to także 200 tysięcy na rowy i 352 na remont chodników i dróg. Natomiast te 613 tysięcy jest dalej w zawieszeniu, bo pan skarbnik nie podjął jeszcze decyzji o zmianie klasyfikacji budżetowej. Z panem przewodniczącym, że tak powiem, w miarę możliwości wykonujemy telefony, naciski. Wczoraj była rozmowa z panem przewodniczącym Rady Miasta i mamy informację, naciskać skarbnika. Natomiast jeśli on to przekaże na Radę, to Rada będzie to chciała sobie przy jednym czytaniu, żeby to jak najszybciej przegłosować. Tak na dzień dzisiejszy to wygląda. Natomiast zapewnienia też pana Damiana, że Jagino będzie miał informację, że środki mamy, od razu ogłasza przetarg, także to jak najszybciej i realizacja, żeby się to udało przed wakacjami. Tyle. Dziękuję panie Bogdanie, pan Tomek. Szanowni Państwo, jedna informacja. W dniu 3 kwietnia o godzinie 9 odbędzie się prezentacja planu Montek, jak to Panu Pińskim, którzy są starego. Proszę Państwa o informację, kto ewentualnie się zbiera, żebyśmy tam jakąś prezentację. 23 kwietnia, wtorek, potem do zobaczenia będziemy i na kolejnej sesji w związku z tym. Wtorek będziemy ewentualne. Dziękuję Państwu, czy ktoś z nas zatem dziękuję za przybycie i wnioski, które mają rządzą obecnie na dzisiejszą wiążącą sesję Rady Dzisiejszej.